Ty Baśka, ja się boję. Już jestem 4,5 godziny na poście przerywany i nie wiem, co się dzieje ze mną, no. Bo przeczytałem, że jak się nie jest 4 godziny, to organizm wszystko odkłada w tkankę tłuszczową na czarną godzinę, tak na zapas, by i działał w trybie awaryjnym, bo jak co 4 godziny nie starczam jedzenia, ja to będę tyła, no. No nie wiem, gdzie ty jedzie, ja chudnę teraz, no. A z drugiej strony tak pomyślałem, to kurde, to jak ja bym była teraz na pustyni, bym nic nie jadał przez tydzień, po takim tygodniu na pustyni bym przytyła, to ja już nie wiem, co mam robić, no. Szebraj 3 lata na poście był? Aha, już nie. A żyje cały czas, a i nagrał ten film. 3 lata głodował? Ja muszę to zobaczyć, no na razie. Kłaniam się, tu Bartek Szemraj ze Strefy Przemian, a w tym filmie byłem o moich doświadczeniach sprzed 3 ostatnich lat dotyczących postu przerywanego. Serdecznie zapraszam. Tradycyjnie na wstępie dziękuję absolutnie wszystkim, którzy subskrybują mnie na YouTubie, obserwują mnie na Instagramie, czy na Facebooku, czy są w naszej grupie, pomagamy tu zajmować sklepy i kompleksów, czy są oczywiście w Strefie Przemian. Dziękuję, że pomagacie nam się rozwijać, to myślę mi Ani Koraciński, całej Strefie Przemian, całemu zespołowi. Klikajcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Dzięki wam szybciej rozwijamy, a my dajemy wam jak najwięcej teoretycznej, też często praktycznej wiedzy, a żebyście też mogli się po prostu jak najszybciej rozwijać. A teraz przechodzimy już do nagrania. Zdrowe odżywianie wcale nie powinno cię ograniczać. Zresztą sprawdź naszego nowego e-booka z przepisami na pyszne i zdrowe słodycze i zobacz, że naprawdę można inaczej. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Na temat postu przerywanego nagrałem już dużo filmów, pewnie już kilkadziesiąt, mogę powiedzieć, bo to jest ponad 20. W każdym razie, ja tam tłumaczę dużo rzeczy związanych z postem przerywanym. Postanowiłem nagrać kolejny film związany z moimi doświadczeniami właśnie z 3 ostatnich lat, bo mniej więcej tyle byłem na poście przerywanym. Może byłem dłużej, nie pamiętam. W każdym razie są co najmniej 3 lata. Myślę, że nawet może dłużej. W każdym razie, w tym filmie powiem o tym, jakie są moje spostrzeżenia i postaram się też znowu powiedzieć o tych takich najczęstszych mitach dotyczących właśnie postu przerywanego. Dobrze, jeżeli chodzi o mity, no to tutaj najczęściej powtarzającym się jest ten, że jak ja jem na przykład 2 razy dziennie, to ja praktycznie cały czas chodzę głodny. Totalnie tak nie jest, dlatego że ja zaadaptowałem swój organizm do tego, że ja jem 1, 2, 3 razy dziennie, choć w 80% jest to, są to 2 posiłki dziennie. I teraz ja poza tymi posiłkami w ogóle nie jestem głodny. Jeżeli ja robię się głodny, to nie jest tak, że jestem albo głodny, albo niegłodny, tylko tak, że jestem niegłodny i to bardzo, bardzo powoli zbliża się w kierunku takim, że ja robię się głodny. Ale to też nie jest tak, że jak nie wiem, minie mi 16 godzin od ostatniego posiłku, to ja nagle wariuję, bo muszę coś zjeść, tylko tak to bardzo spowodnie to poczucie głodu rośnie i jeżeli na przykład mam moment, że mogę zjeść, to po prostu wtedy jem. Absolutnie w ogóle nie czuję głodu. Praktycznie w ogóle nie myślę na temat jedzenia, co też jest bardzo istotne, dlatego że bardzo mało się o tym mówi, ale było już gdzieś na ten temat napisane, muszę to koniecznie znaleźć jeszcze raz, że osoby, które jedzą systematycznie co 3-4 godziny, bardzo, bardzo dużo czasu spędzają nad myśleniem o jedzeniu. Co jest dosyć dziwne, no bo jeżeli możemy w jednym momencie myśleć o jednej rzeczy, a jeżeli takie osoby 30-40% czasu poświęcają na myślenie o tym, co będą jadły albo co już jadły, no to ciężko myśleć w tym samym momencie o czymś innym, a można myśleć o swoim bliskim, o sobie, o swoim rozwoju, o czym, o wycieczkach, no o czymkolwiek innym. I nie wiem, czy najlepszym rozwiązaniem jest właśnie skupianie się w tak dużej ilości właśnie, skupianie tak dużej ilości czasu na temat myślenia, na temat jedzenia. Dlatego też post przerywany jest dla mnie cudowny, bo ja praktycznie o jedzeniu w ogóle nie myślę. Myślę o jedzeniu tylko wtedy, kiedy czuję głód, czyli mówię no tak 2 razy dziennie. To też nie jest tak, że nie wiadomo jaki głód czuję, tylko tak raczej na spokojnie. Kolejna kwestia jest taka, że nie da się w 2 posiłkach dostarczyć wszystkich wartości odżywczych. To znowu jest nieprawdą, po prostu jem 2 duże posiłki. Pamiętajcie, że post przerywany to nie znaczy, że jem mało. Post przerywany znaczy, że jem bardziej rzadko, ale dalej jem dużo, żeby powiedzieć, naprawdę moje 2 posiłki są bardzo obfite. Ale znowu, jem tyle, żeby się najeść, a nie przejeść. Czyli ja już tak się zaadaptowałem, dlatego że w tych 2 posiłkach staram się dostarczyć jak najwięcej wartości odżywczych i to, co każda dieta, czy to, co w każdej diecie jest podstawą, to jakość tych produktów. I o tą jakość staram się jak najbardziej dbać, bo to jest absolutnym kluczem. Pamiętajcie też, że definiowanie postu przerywanego jako diety nie jest do końca poprawne, ja bym to bardziej nazwał optymalizacją diety, no bo post przerywany to jest tak na dobrą sprawę podział czasu, tak mówiąc najbardziej ogólnie, co niesie ze sobą mnóstwo benefitów, ale sama dieta to już bardziej u mnie jest niskowęglowodanowa,
Ketogeniczna raczej rzadko, a praktycznie cały czas jest na diecie niskowęglowodanowej, to oznacza, że jem raz dziennie sobie węglowodany. Oczywiście są dni, że nie jem w ogóle węglowodanów, ale raczej rzadko, raczej sobie raz dziennie je spożywam, dlatego że po prostu, jak wszyscy, albo jak większość, nie lubię ograniczeń w diecie. A w związku z tym, że jestem fanem owoców, no to po prostu czasami sobie te owoce jak najbardziej spożywam i nie mam ku temu żadnych zastrzeżeń, żadnych wyrzutów sumienia itd. Kolejny mit dotyczący postu przerywanego to jest to, że jak jem dwa razy dziennie, to ja nie mam siły i w ogóle nie chce mi się funkcjonować, jestem rozleniwiony i tak dalej. Jest totalnie odwrotnie. W momencie, kiedy ja jem dwa razy dziennie, to ja większość czasu jestem bardzo sfokusowany, bardzo zmotywowany, mam bardzo dużo energii. No, musiałbym poświadczyć osoby, które mnie znają, ale ogólnie jestem bardzo energiczną osobą i bardzo dużo się ruszam, bardzo dużo rzeczy w ciągu dnia robię, więc będąc na poście przerywanym jest to dla mnie kolejny ogromny plus, dlatego że jednak jak kiedyś jadłem co 3 godziny, był taki okres w moim życiu już dawno, ale był, to tak naprawdę ja tylko funkcjonowałem od tej co te 3 godziny, tylko co chwilę sprawdzałem, zajęłam kolejny posiłek i po posiłku to raczej było tak, że o, bym sobie teraz posiedział, trochę odpoczął, trochę mi się spać czasem chciało. A jak ten mam dwa posiłki, to naprawdę mogę się skupić na tym, co jest rzeczywiście dla mnie istotne, co jest dla mnie super, super kwestią. Jeżeli chodzi o treningi, to oczywiście więcej pewnie z 10% siły miałem w momencie, kiedy jadłem częściej. Tylko że teraz znowu, co jest moim celem? Ja nie jestem sportowcem, mi nie zależy na tym, żebym znowu wynosił 200 kg w martwym ciągu, tylko mi teraz zależy na tym, żeby być zdrowym, żeby czuć się wspaniale i tak rzeczywiście się czuję, będąc na poście przerywanym. Z drugiej strony, jak jadłem częściej, to rzeczywiście mogłem wygenerować trochę, kilka procent więcej siły. I znowu, jeżeli ktoś jest sportowcem, komuś na tym zależy, to post przerywany myślę, że będzie gorszym rozwiązaniem niż właśnie dieta, której jemy częściej, szczególnie okołotreningowo, wtedy możemy więcej energii skumulować wokół treningu, wtedy ten trening może być dużo bardziej efektywny. Może trochę, może nie dużo, bo trochę bardziej efektywny będzie. W każdym razie, mówię jeszcze raz, podkreślam, ja nie jestem sportowcem, ja sportowców nie prowadzę. Dla mnie priorytetem jest to, żeby dobrze wyglądać, a ja uważam, że wyglądam dobrze, wyglądam tak dokładnie jak chcę, więc jeżeli ktoś mi teraz zarzuci, że jestem zbyt chudy, to że 92 kg na 1,86 m wzrostu, uważam, że wyglądam tak jak chcę, jakkolwiek to brzmi. W każdym razie czasami faceci mi zrzucają, że jestem zbyt szczupły, albo jestem za chudy, albo że mam za mało mięśni. To już w 100% moja sprawa, bo ja chcę mówić tak, jak wyglądam. Ja nie chcę być na przykład dwa razy większy, tak? To, jakby to nie jest kwestia wychylania mojego ego, to nie jest też kwestia tego, że jestem jakimś bigorektykiem, czyli miałem obsesję na punkcie tego, że patrzę, że Boże, jestem za chudy, muszę być większy, bo ja, że chłopaki na dzień mnie nie zaakceptują. Totalnie nie. Ja wyglądam tak, jak chcę, jeszcze raz to powtarzam. Post przerwany sprawia, że czuję się świetnie, że jestem zdrowy. Też mogę wrzucić na przykład teraz moje badania krwi, które robiłem ostatnio. Mam Hashimoto, czyli chorobę autoimmunologiczną. Mam niedoczynność tarczycy na tle właśnie autoimmunologicznym. A jedyne co w badaniach wyszło, to jest to, że troszeczkę, moim zdaniem oczywiście, a za mały HDL, nad czym mogę troszeczkę popracować i mam trochę zbyt wysoki czynnik EFT3, ale przy Hashimoto i przy tym, jak ktoś bierze sobie właśnie jakieś lekarstwa do Hashimoto, no to jest trudno idealnie skalibrować, żeby wszystkie te wyniki były idealne. W każdym razie ten wskaźnik TSH mam na poziomie 1,4 około, więc to jest jak najbardziej ok, powinien być między 1 a 2, więc praktycznie idealnie. W każdym razie tutaj cały czas trzeba nad tym pracować, jak się to będę nagrałem jeszcze ten film albo dwa, będę jeszcze więcej nagrywał, także bądźcie czujni. W każdym razie post przerywany sprawia, że się czuję świetnie. Przy okazji Hashimoto mogę powiedzieć, że nie mam w ogóle praktycznie momentów takich, że czuję się osłabiony i tak dalej. Bardziej mogę się czuć momentami zdemotywowany, a nie takich momentów, że nie mam siły na nic. Bo wiem, że często zresztą osoby, które do nas się zgłaszają do strefy przerywania, mówią, że mają Hashimoto i że właśnie nie mają na nic energii, są często zdemotywowane, mają też często jakieś takie stany depresyjne i tak dalej. U mnie tego na szczęście nie ma. Myślę, że post przerywany ma na to całkiem duży wpływ. Jeżeli chodzi jeszcze o moje takie spostrzeżenia dotyczące postu przerywanego, nie wyobrażam sobie w tym momencie zmienić tego sposobu odżywiania, dlatego że jeżeli są pojedyncze dni, kiedy zjem 3 razy w ciągu tych 8 godzin, bo ja normalnie jem 18 na 6 i 18 godzin nie jem, tylko piję, a 6 godzin tylko i wyłącznie jem, to są zwykle dwa posiłki. Jak się zdarzy, że sobie wydłużę to okienko na 8-10 godzin i zjem 3, to czuję się tak, jakbym już cały dzień był naprawdę, cały dzień jadł. To jakby osoby, które są na poście przerywane, będą wiedziały, o co chodzi. W każdym razie nie wyobrażam sobie w tym momencie jeść na przykład 5 razy dziennie w mniejszych posiłkach. Totalnie nie. Jeżeli, oczywiście teraz podkreślam, jeżeli ktoś czuje się dobrze, jedząc co 3 godziny, jeżeli ktoś ma efekty, jedząc właśnie te 3 godziny, będąc na diecie wysokowęglowodanowej, licząc kalorie, jak najbardziej to jest spoko, jak to w ogóle nie ingeruje, ja tylko pokazuję, że można inaczej. Czyli zamiast tracić czas, moim zdaniem, na liczenie kalorii dokładne, nie trzeba tego robić. Zamiast jeść co 3 godziny i gotować tych posiłków tyle, albo zamawiać, nie wiem, catering, zależy od osoby, jem 2 razy dziennie.
Dla mnie to jest strasznie wygodne. Zamiast ważyć produkty, jem tyle, żeby się najeść. Jakby uczę się tego, co i jaki ma wpływ na mój organizm. Wiem o tym, że to, co jem, ma wpływ na to, ile ja zjem. Takie podstawy powodują to, że naprawdę bardzo mało czasu mogę poświęcać na odżywianie, dzięki czemu mogę ten czas poświęcić na coś innego. Ja jestem osobą, która tego czasu ma niestety niewiele. Wiem, że każdy ma 24 godziny, ale jednak jak ma dużo człowiek tych zajęć, to ten czas bardzo szybko ucieka. Nie ma u mnie takich okresów nudy. Raczej u mnie jest tak, że mam zbyt dużo pomysłów, a zbyt mało czasu na ich realizację, więc post przerywany sprawia, że mogę trochę więcej tych rzeczy realizować, czego jestem też bardzo zadowolony, co zresztą widać po naszych wynikach w strefie przemian. Podkreślę jeszcze raz na sam koniec. Nikogo nie namawiam do tego, żeby stosował dietę wysokowęglową, albo niskowęglową, albo ketogeniczną, albo dietę Adela, albo kompletaską, albo post przerywaną, nie post przerywaną i tak dalej. Też namawiam do tego, żeby sam podejmował decyzję. Ja tylko mówię ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia, ze współpracy z tysiącami ludzi, że to bardzo dobrze działa i wiem, że bardzo dużo ludzi cały czas, nawet raz w życiu tego nie wypróbowało albo wypróbowało post przerywany przez kilka dni. To też jest bez sensu, bo sama adaptacja zwykle trwa około 2-3 tygodni do postu przerywanego. To oczywiście też zależy od przypadku. Jeżeli chcecie na ten temat wiedzieć więcej, to zapraszam do innych moich filmów. Oczywiście też zapraszam do mojego e-booka na temat postu przerywanego. Link do niego zostawię w opisie do tego filmu. Chyba to jest to w ogóle pierwszy e-book dotyczący postu przerwanego w Polsce, więc mi jest bardzo miło, że to ja byłem jako pierwszy, aczkolwiek może się znajdzie ktoś, kto mi znajdzie w internecie osobę, która była przede mną, także jeżeli tak rzeczywiście jest, to przepraszam, ale wydaje mi się, że nie ma. W każdym razie bardzo dużo tych informacji na temat postu przerywanego znajdziecie na moim kanale na YouTube i właśnie w tym e-booku. Ja jestem zachwycony postem przerywanym, to jest tak naprawdę bezpłatne, to jest banalne i to powoduje to, że czuję się świetnie, jestem zdrowy, mogę super funkcjonować, oszczędzać dużo czasu. Także nic, tylko ten post przerywany stosować. Każdemu po prostu proponuję, żeby w wolnym czasie albo w ogóle sam z siebie wyszedł z inicjatywą i właśnie spróbował ten post przerywany wypróbować, bo powiem szczerze, że nie znam raczej osoby, która by była na poście przerywanym od 3 miesiące i potem powiedziała, że już nigdy do postu przerywanego nie wróci. Jak już ktoś raz ten post przerywany wypróbuje, to potem już nie chce tego zmieniać. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje przemyślenia okażą się wartościowe. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, bardzo proszę zadaj je w komentarzu lub napisz do mnie na kontakt@strefaprzemian.pl. Porozmawiamy o tobie w twoim przypadku i na pewno znajdziemy jakieś fajne rozwiązanie. Osoby, które chcą z nami współpracować w kompleksowej opiece w Strefie Przemian, zapraszam oczywiście więcej szczegółów na naszej stronie strefaprzemian.pl. Na naszej stronie też znajdziecie bezpłatne 7-dniowe menu. Jest dostępne po zapisie do newslettera na samym dole na stronie i oczywiście grupa Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów. Tam już jest 30 tysięcy osób, które ze sobą współpracuje, inspiruje, pomaga sobie. Także naprawdę cudowna społeczność w Strefie Przemian. Ciebie również do niej zapraszamy. Na pewno będziecie łatwiej osiągnąć swoje cele. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, widzimy się w kolejnym. Kłaniam się. Miłego wieczoru. Pa!